Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w kolejnym filmiku. Tym razem zagramy sobie coś, czego dawno nie było, czyli 1v1 na PvP Pro. Nie będziemy kombinować z żadnymi takimi jakimiś pierdołami, jakieś one-tapy, jakieś digle. Po prostu sobie zagramy na PvP Pro. Oczywiście, jeśli chcecie też zagrać, to macie RAF code tam przy rejestracji, wpisujecie Matthew23 i macie tam 100 końców gratisowo. A generalnie powiem wam szczerze, że na tej stronce, o widzę, że gramy USP-ki. Na tej stronce generalnie jest tyle banów, że to jest praktycznie tyle samo banów, co daje w ogóle WAG. A to jest tylko stronka, która ma kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, tak? Generalnie, więc naprawdę stronka tym serwisem AdCheatem się popisała i jest dużo fajniej się teraz gra. Gdzie ten gościu jest? Dużo fajniej, o patrzcie, jak górę pię na tej rozrzewce. Także zaraz zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie gościu czysty, ale raczej jest bardzo duża szansa, że będzie czysty. Dobra, jedziemy, może jakiś wolum większy, co? Patrzcie, bo na USP-ki to rzadko kiedy gram takie 1v1. A, USP-ki się rządzą swoimi prawami, ale myślę, że nie będzie problemów żadnych. Trzeba jechać go na pyrkę. 1-0, full focus. Zmieniać pozycję, skradać się? Kurde, szczęśliwy strzał. Exos Gaming, ciekawe ile ma godzin. Andrzej, to jakiś rusek pewnie, Andrzej. Co? No dobra, odpalony jest. Nie, no dobra, żartuję. Andrzej. Co on mi za head daje? Halo, Andrzej. What are you doing? Ja zacznę go rushować. Może nie tańcz, co? Andrzej, co ty robisz? Dobra, raszuję go w takim razie, bo Andrzej coś mi delikatnie mówiąc jedzie. Dobra, idziemy. To był taki lucky head, że trochę wybiegł. Ale trzeba też trochę szczęścia mieć, nie? Myślę, że więcej run mu nie damy już. No strasznie tańczy. Wyjątkowo nie jest typem gracza, który by jakoś, nie wiem, na spokojnie przymierzył, tak strzelał podczas tego Counter Strafe, a nie, on po prostu sobie cały czas strzela według mnie. No widzicie, nawet w pełnym biegu mi strzela. Spray more with that pistol. A gościu w biegu strzela. Czyżby on był aż taki dobry z tych pistoletów? Zamknij się tam, kurde. Nie wiem, czy to jest sprayowanie, nie wiesz z kim bardzo czynię, ziomeczku. Muszę chyba takie, nie wiem, wychylać się i one-tapa strzelać, może tak trzeba. Może być nagle tak lepiej. Może tak trzeba grać, kurde, po jednej strzale i się chować, teraz nie wiem. Ja na USP-ach za dużo nie grałem tych 1v1. W ogóle nie dużo gram 1v1, niektórzy to są takie mistrzowie 1v1. To swoje gierki robię. Jest tak, bedrogu. Nie, trzeba tutaj 1v1, tak jak mówiłem, zawsze powtarzałem na filmikach. To jest gra takiego, nie wiem, grania taktycznego, prefire'owania, nie wiem. A nie jakiegoś faktycznego aima i doświadczenia grania 1v1 przede wszystkim. Widzicie, takie coś tutaj aim za dużo nie robi. No dobra, teraz zrobimy comeback. CD sided, te sprawy. Przecież tu akurat chyba głowa jest gorzej widoczna. Chyba jest gorzej widoczna, kurde bele. Nie fajnie. To była ciężka wymiana. Ale udało się Andrzeja pokonać. Patrzcie, cały czas biega, nie? Co za łoś. Ja stoję za jednym coverem i się wychylam i strzelam po prostu do niego. On cały czas na boki. Cały czas tak, 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 tak. Coś takiego robi. To jest bez sensu takie granie, kurde. Co to jest za gracz w ogóle? Jeszcze marudzi, że ja sprayuję z pistola. To jest hipokryzja. Gdzie on do mnie strzela? Fucking noob mnie wyzywa, właśnie. To za zły człowiek. Pół sekundy później bym tam sprefarował w to miejsce i by leżał. No idźcie zaś gdzieś jakieś inne miejsce przejść. No i patrzcie, znowu się gdzieś tam skrada. Co za łoś.
trafiłoś, kurde. Get baited, son. Jak się pyszczy, no patrz co za toxic człowiek. Zaraz mu dam easy win'a. Napiszę mu fucking bitch, zaraz tak simple. No nie, no to jest, to nie wymaga skilla takie tańczenie, to jest bez sensu. I prefire'owanie, kurde. Lecę po niego. Boże człowieku. Weź się jakoś w garść albo coś. Boże. Nas ammo nawet, patrzcie. Zaraz się wkurzy kolega. I stoi na tej mecz przez cały mecz, kurde. Fucking bitch. Idziemy go. Idzie dogrywka. Jedziemy dalej. Pierwszy strzał, kurde. A nie tańczył, patrzcie, stanął na chwilę w miejscu. Od razu trafiłem typa. Tylko wychodzi na górę i normalnie chce walczyć. Stanął raz w miejscu, teraz wybieg. Pierwszy strzał od razu. Stał trzy razy w miejscu. Trzy razy w miejscu stał. Trzy razy nie biegał. Dziękuję bardzo. Co za idiot. Ale kurde. Ale się cieszę, że go pojechałem. Zaraz zobaczę, kurde, bo teraz nie mogę, nakładkę Steam mam włączoną. Ale zaraz zobaczę, ile gościmy godzin. Ale mnie tak irytował ty swoim graniem. Cały czas stał na respie. I cały czas tylko jeden strzał i cofał się. Nienawidzę takich raczej, którzy tak aż bardzo tryhardują. Totalnie tryhardują, nie? Możecie mówić, że ja mam rudzę, ale naprawdę zobaczcie, jak ja grałem. Normalnie strzelam się z typem, wchodzę na równej powierzchni, nie kłócam, nie robię niczego. Po prostu staram się strzelić heada, nie? Uff, dobra, może jeszcze nagram kolejnego, ale nie jestem pewien. Dobra, gramy drugą gierkę i tym razem jakiś zwykły rifle map, więc myślę, że nie wiedziałeś tak bardzo randomowo. Powinno być łatwy i powinno być i jak po maśle. Zobaczymy, jakiego mamy przeciwnika. Yasin. Serio ma 200 pingu? Nie, pewnie dopiero wbił. No, to jest ta głupia mapka, ale jest głupia, ale no daje radę, no nie jest jakaś taka koszmarna. Widziałem głupsze, tak? Tak bym to określił. Nasz kolega jest AFK chyba. Dobra, jeszcze jakieś 20 sekund i będziemy grali. Dobra, jedziemy. To są same kałaszki? Czy M-ki też? Kałaszki. Może AFK, bo przed chwilą był dopiero AFK. Aż tak wiznąłem tak fajnie. To było naprawdę konkretne. Taki flick. Tu idziemy, tu jest dobra pozycja. Pięknie, Mefi, kurde. Pierwszy strzał po raz kolejny, czy nawet tam drugi strzał może wszedł w głowę, nie wiem. Ajajaj. Ale kucnąłem, to było dobre, tylko że gościu nie wiem. On chyba mierzył w ogóle mi w klatkę pierwszemu, dlatego od razu mi heada strzelił, bo jak na porządku stałem, potem kucnąłem. O, tu jest nasz kolega. No dobra. Nie ma źle. Ta mapka ma troszkę takich niefajnych jakichś, kurde, podwyższeń, jakichś takich schodów. Więc to mi się nie podoba w niej, ale generalnie nie jest najgorsza. Ale mi dał heada. No to mu się udało. A znowu na górę wchodzi, co za łoś. To jest chyba dobre miejsce, co nie? Kurde, nam na górze stać. Musi chyba za tą mapkę w ogóle, mi się wydaje. No, tu się łatwo strzela w ludzi. No, bo ciężko tu trafić, tutaj jest taki jeden murek. Można sobie kusnąć, jeszcze wstać. To jest dobre miejsce chyba, mi się wydaje. No, widzicie jak to działa, kurde, te schodki? Chyba muszę z tego często korzystać, mi się wydaje. Jeszcze raz. Ja się tu blokuję. Ta mapa jest niewygodna, ale jest git, widzicie, jakie one-tapy wchodzą. Teraz gościu musi zrage'ować, bo został chyba, nie wiem, 3 dopiero pod rząd. Zmieniamy taktykę.
A, ja mogę najlepiej to trafić tego spraya. Tylko chyba się coś zblokowałem, czy mi się wydawało, czy się nie zblokowałem, nie wiem. Wydawało mi się, że coś mi... Że coś mi nie poszło. Nie, ja nie widziałem, gdzie go... A, 85-4. Nie widziałem, że on przyszedł w ogóle. No, jakie łosiostwo. No! Rank. Silver, kurde. Ja będę chyba tych ludzi mutował, bo czasami są straszni. Co ty, kurde? Co ty robisz, gościu? Co tak się na kucaka tam skradasz, co? Myślisz, że ja cię nie zauważę jakoś, czy o co chodzi? Uff, wytapowałem w ciało. Nie lubię takiego strasznego tapowania w ciało, bo to jest jakieś takie silverowe. Ale jak zabiłem? To czemu by nie? Mam 48 HP. Gdzie nasz kolega? Nie ogarnia tej mapki, to jest ten problem właśnie. Ale tapy wchodzą, nie trzeba ogarniać mapki. Ale het, to było ciężkie. Wymęczone na 1 HP praktycznie. Znaczy, wiecie, tak się mówi, nie? Dużo osób właśnie mówi: Matthew, on nie miał 1 HP, czemu powiedzieć, że ma 1 HP? Chodzi czasami właśnie o to, że na jednego hita, tak? Jeśli się gra jakąś na przykład typową rundę, gdzie się fulla kupuje. Mówię teraz o normalnych meczach. To się mówi 1 HP. Kurde, nie mogę się tak rozgadywać. Bo gościu zaraz mnie pojedzie. Za pozycja. Wywalczyłem to jakoś. To jest głupie. Jeśli ktoś zawsze jest na headshotcie, a wy na otwartej pozycji, ja na jego miejscu bym od razu z tego skorzystał. No to głupio teraz zrobił. No, obity był i wyszedł całym ciałem na schody. Mogę go tylko zesprejować właśnie. To było bez sensu z jego strony. No i giciorek, 14-7. Mówiłem, że tutaj będzie prosie na rejflach. Mimo, że ta mapka jest troszkę głupia, to już mniej więcej wyczułem, na czym ona polega. No, to akurat było najprostsze, widzicie, wyszedł mi całym ciałem. Łatwiutki spray. No i teraz one tapa może na koniec, co? Chciałem one tapa, zachciało mu się skakać akurat po mapie. No co za Jasin jakiś. Jason. Ale zlagowało serwer. A dobra, GG. Nie napisał, wyszedł. Pewnie jest zły, dobra. Natomiast ja nie jestem zły, wygrałem 2 meczyki dzisiaj. Nie musiałem nawet więcej nagrywać, więc bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że wam również. Jeśli wam się podobało, to łapeczka, subik, no i ten dzwonek, który naprawdę czasami jednak chyba ratuje moje wyświetlenia, ponieważ czasami to naprawdę jest masakra, nieważne. W każdym razie pamiętajcie też o RAF-kodzie MF23, jak się rejestrujecie z linka. Możecie też się zarejestrować, macie link też w opisie. No i tyle, ale do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Narka.